Elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to rower szosowy, karbonowy, Polygon Helios A7X. Rower w pełni karbonowy, na dosyć fajnym osprzęcie, a jednocześnie za jakieś w miarę sensowne pieniądze. O cenie sobie jeszcze pogadamy, ale będę chciał wam się opisać, jak na tym rowerze się jeździło. Ten rower dostałem do testów od chłopaków z Białegostoku, gdzie jeździłem około 3 miesięcy i zrobiłem na nim 500 kilometrów. Miałem nadzieję ogromną, że zrobię na nim trochę więcej kilometrów, bo mogę wstępnie już powiedzieć, że mi się bardzo przyjemnie na tym rowerze jeździło. Ale wiecie, to zawody gravelowe, to jakieś tam bieganie, półmaraton, maraton i tak wyszło, że wyszło tylko 500 km, a szkoda, bo naprawdę na rowerze jeździło mi się dosyć fajnie. Tak jak już wspomniałem w pierwszym filmie, gdzie mogliście ten rower ujrzeć, czyli czy na rowerze szosowym można jeździć przepisowo, to wspomniałem tam, że głównie zgodziłem się na ten test ze względu na koszyki i na bidon, bo prywatnie miałem w tym samym kolorze właśnie koszyki na bidon i mówię, fajnie by było je w końcu jakoś tam wykorzystać i idealnie się tutaj komponują. To są Elity Vico Glam karbonowe, super lekkie, szybkie, no i mówię, pięknie wyglądające. Rower też mnie trochę zaciekawił ze względu właśnie tutaj, że chodzi o geometrię, o design, a jednocześnie jak marka indonezyjska poradzi sobie właśnie z produkcją takiego roweru. Rower nie jest do końca, jakby można powiedzieć, taki oczywisty. Jest kilka kwestii, na których warto zwrócić uwagę przed zakupem, a mianowicie na geometrię. I to jest rower w rozmiarze XL. Ja mam 1,90 m, bardzo długie nogi, bo przekrop 92 cm, chociaż znam kilka osób, gdzie przy tym wzroście mają jeszcze dłuższe nogi, albo są 10 cm niższe. Więc tu mnie najbardziej właśnie zastanawiała geometria. I może przejdźmy od razu do tego. Bo rower, można powiedzieć, trochę jest krótki, a długi. I mnie bardzo zastanawia przy osobach, które są niskie. I wiem, że kilka osób już pisało do mnie prywatnie, że też mają ten rower i są właśnie niższego wzrostu i są z tego roweru zadowolone. No patrzcie, wyjątkowo przy rozmiarze XL, czyli jakieś tutaj 57-58 cm na długość, ten wymiar jakby rzeczywisty, to w tym przypadku bardzo mało wystaje mi sztyca. To jest bardzo rzadki widok przy moich rowerach, bo ja nawet jak sobie wezmę największy rozmiar XL czy L, to zawsze ta sztyca wystaje, no tak gdzieś około minimum 5 cm więcej. Jest to spowodowane oczywiście moim wzrostem, no i proporcją nóg. Dużo osób zawsze mu pisze, że biorę sobie za małe rowery. Fakt, że ja kiedyś miałem też tendencję do jeżdżenia na przymałych rowerach i na, tak przy Meridzie jeździłem nawet na rozmiarze M na L i było mi w miarę ok. Później się okazało, że musiałem włożyć mostek 130, żeby teoretycznie zniwelować jakby tą różnicę. Teraz poszedłem po rozum do głowy i mój taki ulubiony rozmiar roweru, czy to jest 57-58 cm, czyli wymiar TT. No i mówię, tutaj ta sztyca wystaje bardzo mało. Jak już jesteśmy przy samej sztycy, to warto tutaj przyuważyć, że ona jest w kolorze roweru. Rzadko się to spotyka w standardowych rozwiązaniach. Jest to coś, co na pewno fajnie wygląda. Jednocześnie tutaj producent zastosował taką dodatkową obejmkę, bo jak sobie to odkręcimy, to tutaj w środku normalnie jest ta pierwsza taka obejma kontrująca i tu mamy taki dodatkowy jakby uchwyt. Dzięki temu nie musimy aż tak mocno ściskać tą sztycę, żeby ona nie pękła i tam się jakoś dodatkowo nie rysowała, a jednocześnie mamy mniejsze ryzyko, że coś tam będzie się obsuwać czy coś, że nawet za bardzo nie potrzebujemy pasty karbonowej, z tego powodu, że tutaj też jest taka naklejka chropowata, więc jakby ona delikatnie może nam zastąpić tą pastę karbonową, więc jest jakby takie podwójne zabezpieczenie, żeby nic się z tym nie działo. Podejrzewam, że kogoś to boli wizualnie, no to może sobie zdjąć i jakby zaryzykować, aby korzystać tylko z tego podstawowego uchwytu, ale dla bezpieczeństwa zawsze warto to mieć. Pewnie delikatnie zaburza właściwości aero, bo tutaj jest przestrzeń, więc tutaj wiatr wpada, trochę blokuje, więc jakieś pół wata pewnie na tym tracimy. Jak już jesteśmy przy mniej więcej tutaj konstrukcji, geometrii,
ramię, no to przejdźmy może do kwestii takich, że rower jest o delikatnych właściwościach aerodynamicznych, czyli profilowanie, kształty i chociażby tutaj właśnie tak ten sloping, którego nie ma, ta rura jest na wprost, więc ciekawie to wygląda. Jednemu może się podobać, drugiemu nie. Rower na pewno jest sztywny, a przy okazji komfortowy. Nie wiem, jak to się stało, bo jak to przy moich długich nogach jest dosyć spora różnica wysokości między siodełkiem a kierownicą, a ten rozmiar jest jakby dla mnie idealny. Powiem szczerze, że naprawdę fajnie się w niego wpasowałem i tutaj najdłuższy dystans, jaki na nim mogłem zrobić, to jest 125 km i to jest właśnie podczas tego pierwszego filmu, gdzie mogliście ten rower ujrzeć. Jechało mi się naprawdę na nim super, nic mi nie doskwierało, naprawdę geometria się fajnie wpasowała, więc rower jest jednocześnie i wygodny, i jest, ma takie jakby profile aerodynamiczne. To też oczywiście wszystko kwestie indywidualne, bo niektórym osobom bardziej będzie odpowiadał profil mocniej pochylony, a niektórym właśnie wręcz przeciwnie. Mówię, mi ten rower się fajnie wpasował. Co do geometrii, możecie sobie ją jeszcze bardzo mocno jakby tutaj modyfikować tutaj na sztycy, bo nie musimy siodełka przesuwać na samych prętach, ale możemy to też zrobić za pomocą tutaj takiego jakby tutaj offsetu. Nie wygląda może to jakoś najkorzystniej, najciekawiej, ale no ma to takie właściwości, że jeżeli chcemy sobie zrobić taki rower może troszkę bardziej z charakterystyką czasową, czyli przesunięte bardziej do przodu, no to mamy podwójną możliwość jakby tutaj modyfikacji w tym zakresie, że możemy sobie i siodełko bardziej do przodu przesunąć i tutaj na tym jarzemku, albo możemy zrobić to kompletnie w drugą stronę. No, ja mam taką konfigurację jak teraz, tam za bardzo się jakby w to nie angażowałem. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj takie bike fittingowe, po prostu zrobiłem tak jak jest i naprawdę jeździło mi się bardzo dobrze. Dużo rzeczy w tym rowerze nie zmieniłem, jedynie co można zauważyć, to właśnie jest siodełko, bo standardowo był siodełko chyba z Selle Italia i powiem szczerze, że to siodełko to jest jedne z nielicznych, które mi nie przypasowało, a tych siodełek też troszeczkę przetestowałem i naprawdę to siodło tutaj teraz co mam jest naprawdę super, ale o tym będzie zapewne w innym filmie, no nie odjeżdżaj mi. Dobra, ramę myślę, że mamy omówioną, teraz przejdźmy do dalszych komponentów, a mianowicie do kół i to jest ich jakby plus i minus, bo tu w rowerze, gdzie mamy katalogowo cenę 20 tysięcy, oczywiście mówię tutaj o cenie katalogowej, bo można było go wyhaczyć albo możecie go wyhaczyć w jakichś innych cenach, gdzie on wypada dosyć korzystniej, no to mamy rower karbonowy z karbonową sztycą i karbonowymi kołami, a no i karbonową kierownicą, do której też zaraz przejdziemy, ale wszystko po kolei. Karbonowe koła. Wiecie, że ja jestem jakby, można powiedzieć, takim delikatnym fetyszystą, jeżeli chodzi o koła i dla mnie, nie wiem, mógłbym jeździć na trekkingu, ale koła muszą być karbonowe. I jest to dla mnie absolutne minimum, jeżeli ktoś chce jeździć na jakichś maratonach, zawodach i chce zdobywać jak najlepsze czasy. Powiedzmy, no nie miejsca, ale czasy. Bo rama karbonowa, sztyca karbonowa czy kierownica karbonowa nie da Wam tak wiele korzyści jak koła karbonowe. I tu te karbonowe koła są. To są koła marki NTT. I jak mam być szczery, no to one jak na koła karbonowe szału nie robią. Bo po pierwsze są na piastach standardowych Novateka, sygnowane tutaj logiem NTT, ale to są zwykłe z piasty, jeszcze gdzie mają bębenek w systemie zapadkowym, czyli nie Star Ratchet. Mamy szprychy typu J-Bend, czyli nie tak zwane straight pulle, czyli te proste, tylko mamy z tym zagięciem na końcu. Więc no, można powiedzieć, że są tutaj jakby takie oszczędności. Koła też nie są o jakichś super właściwościach aero, nie licząc tego, że mają stożek 50, jest to dosyć prosty design, kształt i nie ma nic takiego, jakbym powiedzieć, wyjątkowego. Po prostu są to koła karbonowe, których w większości marek raczej w tym budżecie jeszcze nie znajdziecie, aczkolwiek powoli się ta tendencja zmienia, no bo też przychodzą troszeczkę inne czasy i ceny rowerów idą trochę w dół. Jeżeli nie ceny katalogowe, to na pewno ceny jakieś tam zrabatowane. Więc fajnie, że w tym budżecie tutaj koła karbonowe są. Minus taki, że były zamontowane bardzo ciężkie dętki butylowe,
ale plus taki, że przychodzą one z zaworami do tublesa. Same obręcze też już posiadają dookoła taśmę, tubles, więc te opony, które są zamontowane, czyli szwalbę, łany, wykorzystają właśnie do systemu bezdętkowego. Same obręcze nie są w systemie hookless, tylko normalnie z tymi haczykami, więc wszystko się ładnie, szybko uszczelniło, co też mogliście zobaczyć na jednym filmie, gdzie porównywałem, jakie są różnice między zwykłą dętką butelową ATPU a systemem bezdętkowym. Więc fajnie, że są koła karbonowe, one nie są jakieś super ultra lekkie, ale są. Ale są o wysokim stożku, co też poprawia na pewno właściwości wizualne. No i oczywiście jezdne. Więc jeżeli ktoś nie będzie się na przykład super ścigał do pierwsze miejsca, na przykład na tym rowerze szosowym, no to myślę, że będzie zadowolony. Jeżeli ktoś będzie chciał zdobywać pudła, no to myślę, że prócz lepszej nogi, jakby miał lepsze kółeczka, to też na pewno mu trochę pomogą. Sam rower ważyłem i on w rozmiarze XL ważył 8 kg, więc jest jeszcze tendencja tutaj do odchudzania, bo same siodełko no to już mi zeszło pewnie ze 150 gramów. Jakbym włożył jeszcze lżejszy zestaw kół, to myślę, że spokojnie do 7,5 to bym zszedł bez najmniejszego problemu. Więc jak na rower tutaj o profilach aero, gdzie jeszcze nie mamy jakiejś super wysokiej klasy, jeżeli chodzi o komponenty, to i tak myślę, że to już jest bardzo dosyć fajna waga. Więc przechodząc jeszcze do komponentów takich niestandardowych, co są tutaj w tym rowerze, to na pewno jest kierownica, która jest dosyć fajna wizualnie. Jest to tak zwany monokok, czyli mamy kierownicę i wspornik z jednej części. Jest to fajne, jeżeli chodzi o kwestie wizualne, bo mamy linki, pancerze, wszystko fajnie pochowane, nic nam tutaj za bardzo nie wystaje, nic z tego wspornika. Kierownica też dosyć ciekawy design, bo jest to połączenie matu z połyskiem i firmy chyba, nie wiem czy dobrze to czytam, też Black Tech, nie wiem, będę musiał sprawdzić dokładnie, bo nie jestem pewien, ale z tego co chłopaki ze Sprint Rowerów mówili, no to prawdopodobnie to jest firma, która też produkuje kierownicę dla speca. Nie wiem, nie dam sobie ręki uciąć, ale na pewno z plusem to, że ta kierownica wygląda dosyć ciekawie. Z minusów takich to, że tutaj jest wszystko bardzo fajnie pochowane i nam nie wystaje żadna linka pancerz, więc jeżeli będziemy chcieli wprowadzić jakieś modyfikacje, no to będzie troszeczkę zabawy. Więc jeżeli nie będziecie robić tego sami, no to nie ma najmniejszego problemu, ale współczuję mechanikowi, bo na pewno przekładanie tego wszystkiego to nie jest łatwy temat. Owika tutaj po prostu jest, jej dużo nie ma, no wiadomo, przy rownicach karbonowych ona nie musi iść do samego końca, więc wystarczy tutaj kawałek, że wystaje i na tym, gdzie rzadko kiedy trzymamy. Myślę, że z kwestii nawet jakichś tam wizualnych też bym zmienił troszeczkę inną niż na czarną, ale to pewnie z czasem, jakby mi się troszeczkę tam wytarła. Klamko manetki, napęd Shimano 105 Di2 2x12 i powiem szczerze, że z mechanizmem korbowym 52-36 i z kasetą 11-34, czyli napęd prawie 1 do 1, mimo że to jest rower nastawiony bardziej na jazdę aero, czyli pewnie po płaskim na jakieś szybsze momenty, to nie ma większych problemów, aby ten rower jeździł w górach, bo po pierwsze mamy hamulce tarczowe hydrauliczne, gdzie mamy dużą efektywność podczas hamowania, tym bardziej, że z przodu mamy jeszcze większą tarczę 160, z tyłu mamy 140. No i przełożenia takie, że jeżeli macie dosyć taką solidną nogę, czyli gdzieś FTP chociaż na poziomie 250 W, no to myślę, że spokojnie powinniście dać sobie radę na niejednych stromiznach. Ja miałem okazję właśnie tym rowerem przejechać się w górach, gdzie największy kąt chyba tam osiągnął około 20%. O ja pierdziele. Jeszcze mokre. O. 19, 20, 21. A. I też dałem radę, chociaż było ciężko. Powiem szczerze, że to była moja taka pierwsza górka szosowa, jaką chyba podjeżdżałem z takim maksymalnym nachyleniem. Ledwo co. Wtedy akurat troszeczkę czułem się, że jakiś taki bez formy, a mimo tego dałem radę. Ja już wcześniej miałem okazję pojeździć na Shimano 105 Di2 i powiem szczerze, że wstępnie wtedy nie byłem zadowolony, bo nie działało to dobrze. Fakt, że rower był troszeczkę używany i może nie był do końca dobrze skonfigurowany. Tutaj o dziwo
działało to przyzwoicie. Nie skakało nic, jeżeli chodzi tam o tył, na jakichś nierównościach. Biegi działały dosyć cicho. Na ten moment złego słowa powiedzieć nie mogę. Odkąd naładowałem tutaj tą 105 3 miesiące temu, no to tutaj no ona jeszcze jest naładowana i nie musiałem nic z tym robić. Fakt, że dosyć dystans nieduży, bo no 500 km, no ale też czas pewnie zrobił swoje, a mimo tego jeszcze ta bateria jakoś trzyma. To, co mnie zaskoczyło, to to, że przy rozmiarze XL mechanizm korbowy, a dokładnie długość ramienia korby to było 172,5. I dla mnie to jest absolutnie duży plus, no bo mimo długiej nogi ja właśnie ten rozmiar bardzo lubię. I dzięki temu też mogłem wykorzystać pomiar mocy Inpeaka, który ma właśnie w ramieniu 172,5. I więc dla mnie to akurat to jest na plus, że mimo, że to jest duży rozmiar, no to długość ramienia korby nie była tak duża. No i szerokość kierownicy też nie była tak duża, bo tutaj to chyba jest 42, więc jak na ten rozmiar to tutaj tak jest przyzwoicie. No i co? Chyba wszystkie komponenty mam już omówione. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście walcie śmiało. Postaram się jeszcze opowiedzieć. Jeżeli chodzi o cenę, 20 tysięcy, no to nie jest to zła cena jak na te komponenty, ale trzeba brać pod uwagę, że to jest mniej znana marka. Nie jest to taka marka światowa jak Giant, Merida, Trek, Spec, Canyon czy jakieś tam inne. No mimo, że mamy znaczek UCI, to raczej Polygon nie jeździ w Proturze, no ale możemy się kiedyś może zdziwić, zobaczymy, czas pokaże. Więc są już marki, które w tym budżecie podają podobną konfigurację, więc ta cena no nie jest jakaś taka super. Myślę, że ceny promocyjne, które można było zobaczyć, to już wtedy naprawdę bardzo fajna propozycja. Mamy w pełni karbonowy rower na elektronice, gdzie nie trzeba dużo modyfikować, bo przyznam się, że jeżeli to był mój rower, to naprawdę tych modyfikacji tutaj już padłoby niedużo. Oczywiście zmieniłbym koła i opony i to wszystko tak naprawdę. No. A nawet jakbym wiedział, że nie będę się ścigał, to może nawet i z tymi kołami by zostało. Minus taki, że system zapadkowy w tylnej pieście i no, nie słychać za bardzo cykania, więc plus dla tych, co lubią bardziej ciszę, o, może tak. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj, właśnie, jak już wspominam o kołach, no to byłem zaskoczony trzymaniem ciśnienia, bo tym rowerem teraz nie jeździłem spokojnie, grubo ze 2 tygodnie. Miałem naładowane gdzieś 5,5 atmosfery, a dzisiaj pompowałem i miałem 3 atmosfery, więc nie zeszło to do totalnego zera. Coś tam jeszcze w oponie było, więc też spoko, że system bezdętkowy tak dobrze trzyma ciśnienie. Więc podsumowując, rower fajny, z ciekawą geometrią. Trochę trzeba ją przemyśleć, bo no nie wiem, jak będą jakieś mniejsze osoby z niskim przekrokiem, to myślę, że mogą mieć trochę problem z doborem rozmiaru, ale to jednak też warto pytać bezpośrednio chłopaków, co proponują, bo sam powiedziałem właśnie, jaką mam długość nogi, jaki mam wzrost i sami mi wybrali rozmiar i stwierdzili, że ten powinien być dobry i faktycznie trafili. Więc spoko. Trafili też właśnie z kolorem, bo to też jest rower w mojej jakby prawie że ulubionej kolorystyce. Ja już miałem rower w podobnym kolorze, był to Octane One Grid. Później myślałem właśnie o jakimś rowerze w podobnym malowaniu. Nawet jak myślałem o malowaniu mojego prywatnego roweru szosowego, to też myślałem o tym kolorze, ale już troszkę mi się delikatnie przejadł. Jednak starałem się już szukać troszeczkę innego rozwiązania niż ten kameleon, chociaż nadal według mnie robi on ogromną robotę. Więc co, mi nic nie pozostaje innego jak podziękować chłopakom ze Sprint Rowery za możliwość przetestowania takiego roweru, który jest bardzo ciekawy i wiem, że już nie jedna osoba w międzyczasie, kiedy ja testowałem ten rower, go zakupiła i raczej jest z niego zadowolona i też zresztą ci, co kupowali już wcześniej, też mi pisali, że są mile zaskoczeni. I ja zresztą też. Dobra. No co, to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.